Witam wszystkich ponownie, tu znowu Punio 7. Dzisiaj zagramy sobie w Super Stacker 2. Chociaż trochę przyciszę muzykę, sam siebie aż nie słyszę moich myśli. Okej. Dobra, czym jest ta gra? Super Stacker to gra o stakowaniu klocków. O super stakowaniu klocków. Ale dobra, tyle gadania. W grze jest 40 poziomów. Zaczynamy od pierwszego i jedziemy po kolei. Proszę, ułóż kształty. Układamy kształty. Mamy nadzieję, że wieża się nie przewróci. Jeżeli wszystko jest ok, zaliczamy poziom i jedziemy dalej. Ok. Teraz mamy nie pozwolić, aby wypadły za ekran. Jeżeli wieża zacznie się przewracać... Nie, na kuzyka dalej, tak głośno. No tak. Jeżeli wieża zacznie się przewracać i klocki wypadną poza ekran, znaczy poza dolną krawędź ekranu, to przegrywamy poziom. Musimy powtarzać go jeszcze raz i jeszcze raz. Aż uda nam się znaleźć poprawne rozwiązanie. Okej, muzyka się przyciszyła. Tak już właśnie ma muzyka w tej grze. Make a School Bus. Zawsze nazwa poziomu troszkę podpowiada, jakie jest jego rozwiązanie. Okej, spróbujmy coś takiego zrobić, co nam proponują. Że tutaj trochę jeszcze, mam jeszcze cztery klocki, więc mniej więcej tutaj tak się powinny zmieścić. Ej, nie bardzo to przypomina autobus, ale stoi mniej więcej. Okej, jak widzieliście, teraz zegar musiał odliczyć pełny czas, ponieważ klocki dalej się ruszały. W takich przypadkach gra nie pozwala na wcześniejsze zakończenie poziomu, trzeba poczekać, aż się skończy czas. Okej. Teraz układamy sobie piramidę. Wow, ale tu cicho bez muzyki. Mogłbym coś puścić w tle, ale wiecie, te wszystkie licencje YouTube'owe i tak dalej, bla bla bla, strapia, pepe. Dobra, hello Mr. Big. Nie wiem jeszcze, co to znaczy. Aczkolwiek przeszedłem tą grę, aczkolwiek z moją pamięcią przypominającą ser szwajcarski pozapominają wszystkie poziomy, więc... Więc tak... Aha. Ten klocek będzie duży. Pytanie, jak się przygotować na jego przyjęcie? Nie wiem. Spróbujemy najpierw tak poukładać. Zobaczymy, jak bardzo on jest duży. Hop. Okej. Okej, chyba zadziała. Improwizowane, ale zadziałało. Slipping away. Nie pozwólmy, aby tym razem klocki się ześliznęły. Na przykład w ten sposób. Okej. Jak wszystkie klocki się są uśmiechnięte, to znaczy, że już się nie poruszają i wtedy poziom może być wcześniej zakończony. Okej. Remember. Remember me. Znaczy, że to jest pierwszy poziom, tylko że w odwrotnej kolejności. Ha, 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 ha. Ta gra ma tyle inteligentnych żartów. Okej. Jedziemy dalej. Balance. Balance. Już mi się nie podoba ta nazwa. Okej, zobaczmy, ile klocków się pomieści. Mniej więcej tyle. Ale nie jest nic za dużo, nie powinno być problemu. O, jeszcze jeden duży na koniec. Tego nie zauważyłem. Ale okej, jakoś to stoi. Teraz stairs, znaczy schody. Niektóre poziomy mają już od razu jakieś ułożone klocki. Nie żeby one miały jakoś nam pomagać, tylko po prostu umożliwić wykonanie misji. Okej, zrobiłem podstawę schodów. I co teraz? Może jakoś tak? Wow. Tego nie przemyślałem. Uiii. Tak się przegrywa poziomy. Stack failed. Okej, dobra. Kładamy tak na początku. Że tak. Że się nie ześliźniesz? A nie!
Dobra, jeszcze raz. Trochę za mało ciasno to wyszło, ale okej, zaraz zobaczymy. Okej, jakoś to... Ajajajajajaj. Pomyślmy. Chociaż ta gra nie jest zbytnio stworzona, aby myśleć. Schody, schody, schody. Pewnie znowu się powtórzy sytuacja. Ta. Myślałem, że przeszedłeś tą grę. Otóż jak najbardziej przeszedłem. Niczym to nie pomaga. A! To zadziałało! No już, rozłóż się, wszystko będzie ok. Udało nam się. Blokada, blockage. Aha. Więc trzeba to zrobić szybko. I teraz... po kolei. Aha, trochę was nie przewidziałem. Ale spokojnie, spokojnie. Większość poziomów w tej grze nie polega na ładnym układaniu rzeczy. O nie, to raczej... inżynieria wyczynowa. O, pokonałeś wszystkie łatwe staki jako nagrodę. Nagramy trochę... Virgis Jazz Music. Trochę fajnego jazzu. Okej, no to jedziemy dalej. Średnie staki. Sandwich on stilts. Wow. I powróciła pierwotna muzyka. Ponieważ czemu by nie? Trochę muzyki się przyda. W tych mroznych czasach. Okej. Tutaj. I nasza kanapka jest gotowa. Może nawet chce się jej utrzymać. Okej, udało się. Jedziemy dalej. Warstwy. Nie wiem, co to ma znaczyć. Ale chyba raczej coś takiego. Teraz mamy trzy, a potem trzy kółka. Czyli... kółka są dosyć duże. Okej. Kolejna warstwa, potem znowu jedna, trochę szybciej, zanim całość się rozpadnie. Okej, wszystko stoi, świetnie. Jedziemy, kolejny stack. They see me rolling. They stopping. A, to już nie zadziała. A, może i nie. O tak. Jednak czasami trzeba trochę popatrzeć na planszę, zanim się ją spróbuje na hama zrobić. Okej, dobra. Nieważne, jedziemy dalej. Girls Best Friends. Diamenty. Okej. Jakoś się nam je uda poukładać. Gra to jest jeszcze łatwa wersja tego poziomu. Chyba później napotkamy jeszcze trudniejszą wersję tego poziomu. Tak mi coś... moja szczątkowa pamięć dotycząca tej gry mi tak podpowiada. Dwie wysokie wieże. Okej, ustawiamy nasze piękne niebieskie wieże. I teraz chyba któraś się będzie... Aha.
Musimy je po kolei budować, bo potem jedna wieża byłaby znacznie wyższa, przez co byłaby znacznie bardziej chybotliwa i z pewnością byśmy zawalili poziom. Więc budujemy jedną wieżę. Mamy nadzieję, że się nie przewróci, dopóki nie zbudujemy drugiej wieży, która już ma dosyć wątpliwe fundamenty. A ta wieża się na to stabilizowała. Ta wieża nie dotrwa dnia jutrzejszego. Jeszcze raz, tym razem bardziej dokładnie. Ponieważ tego uczycie Super Stacker 2. Należy w życiu być dokładnym. Zwłaszcza jeżeli chodzi o układanie na siebie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 klocków. Co prawda nie ma w tej krainie wiatru, ale i tak trzeba być dokładnym. Okej, dobra. Ta wieża to już chyba troszkę lepszy. Lepsze osiągnięcie inżynieryjne. I udało się, dobra, a potem chociażby potop. Okej. Okay. Wubble wubble, nice hat. Wubble wubble, niezły... Niezłe... Czego ja nie mogę znaleźć słów zawsze? Niezła czapka, o właśnie. Może tak? Nie. Tak? Nie. Okej, okay, jakoś stoimy na razie. Okej, okay, stoimy dalej. Teraz jeszcze trochę tych kwadratów. Jeszcze jeden trójkąt i brawo, stoimy. Jakoś to działa. Dziwne trójkąty. Czy jednego tutaj copniemy? Okej, okay, siedzi jednego tutaj. O, tutaj sobie walniemy belkę. Tutaj walniemy belkę. Teraz pewnie będzie cała masa trójkątów. Który w jakiś magiczny sposób może nie zawali całej... Nie przeprawi całej konstrukcji o zawał. Tak przynajmniej to uznałem. W końcu konstrukcje nie mogą mieć zawałów, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Okej, okay, jakoś się udało. Wspieraj swoją drużynę. Chyba na tym poziomie... Ta gra robi się troszkę wredna. Okej. Okay. Ajajaj. No to jeszcze raz jedziemy. Tak mniej więcej. Aj, waj. Było blisko. Z tego co pamiętam, chyba jest na ten poziom jakiś sprytny sposób. Ale nie mogę go sobie przypomnieć, a tym bardziej nie chcę mi się teraz myśleć nad żadnymi sprytnymi sposobami. Po prostu zróbmy to tak, żeby działało. Okej, okay, i działa. Działa przynajmniej przez jakiś czas. Okej. Okay. Teraz poziom 19, apartamenty. Jest pierwsze piętro. Jest drugie piętro. Raz, trzecie piętro... I ktoś postanowił wyskoczyć z okna, przez co oczywiście poziom jest niezaliczony. W naszych apartamentach nie może być przypadków samobójstwa. Aż to ma być dobry wieżowiec z dobrą renomą. Dobrych, dobrze remontowanych wieżowcach ludzie nie wyskakują z okien. Bo są szczęśliwi. To nie zadziała. Jeżeli już ktoś zauważył, dlaczego to nie zadziałałoby, brawo. Myśli jakoś znacznie szybciej ode mnie.
Chociaż ta konstrukcja ma minimalne szanse powodzenia, którą... Oczywiście ta konstrukcja, którą teraz buduję. W Super Sucker nie jest tak, iż jakaś konstrukcja ma... jest dobrą konstrukcją i ma zawsze 100% szansę powodzenia. Może w pierwszych poziomach tak jest. Ale w drugich... Zwycięstwo też w dużej mierze zależy od szczęścia. Stack successful, yay! 20 stack, ostatni średni stack. Zatrzymaj swoje konie. Ja nie mam koni, dlaczego chciałbym je zatrzymać? Może wiecie co, może teraz ułożymy bardziej tak... dłużej. Może konstrukcja okaże się wtedy stabilniejsza, choć troszkę. Troszkę bardziej. Odrobinkę tak. Może przynajmniej. Ui, ui. Nie. Kto wypuścił moje konie? Pytanie. Kto? Dobra, nieważne. Tyle jeżeli chodzi o marne dowcipy z mojej strony. Szybko, 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 szybko. Jeżeli nie możemy wygrać na stabilność, to może przynajmniej wygramy na czas. Nie tym razem. Tak. I wstrzymajcie oddech. Wiecie co? Właśnie sobie uświadomiłem, iż tymi kwadratami można było poblokować te kółka, żeby się nie poruszały i żeby konstrukcja była stabilna. Można było. Okej, dobra, ale ty, jeżeli chodzi o łopatologiczne przechodzenie poziomów. Pokonaj wszystkie średnie staki w nagrodę. Puścimy ci trochę fajnej muzyczki. Aha, wkurzonego kota. Jakiego wkurzonego kota? Ja nie słyszę żadnego wkurzonego kota, ja słyszę tylko dosyć fajną muzyczkę. Zaliczenia poziomu, powiedzmy to. A teraz zaczął się wkurzony kot. Dlaczego wkurzony kot? Ponieważ to jest Super Stacker 2, więc możemy puścić ci wkurzonego kota kiedykolwiek chcemy. Bo tak. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.